Cześć wszystkim. Cześć. Witajcie w Barcelonie, ja jestem Marcin. Jestem Magda. Tu nasza córeczka Natalka, która się dopiero co obudziła, jest niezadowolona. Słuchajcie, witamy ponownie w Starym Mieście Rodos. Dzisiaj idziemy na historyczną wycieczkę. Tak, będziemy zwiedzać. O, spokojnie, spokojnie. Zaczynamy od Pałacu Wielkich Mistrzów, który znajduje się za nami. To jest to najlepiej zachowana, starożytna ulica Starego Miasta Rodos. Znajdujemy się na ulicy Rycerzy i w jednym tutaj bram jest opisana, co na tej ulicy się znajdowało kiedyś. Można sobie popatrzeć po kolei albo na zdjęcia, albo gdzie na wysokości ulicy, co było kiedyś, jak to wyglądało. Pierwszy punkt na naszej trasie odwiedzania to jest jedzenie Natalki, a znajdujemy się w Pałacu Wielkich Mistrzów. Jest to taki główny obiekt, tutaj na Starym Mieście Rodos, jeden z największych, który można odwiedzać. Kupując do niego bilet, dostaniemy też wejście do trzech innych miejscówek, które Wam pokażemy w międzyczasie, bo w nich też będziemy. Bilet kosztuje 10 euro tutaj w kasie, a jak się kupuje online, kosztuje 8 euro. Więc na dwie osoby, dziecko oczywiście gratis, zaoszczędzacie 4 euro. Ciekawostkę Wam powiem, że jak się wchodzi do zamku z tamtej strony, jest strzałka, żeby iść w prawo i będzie jakaś wystawa. Poszliśmy w prawo do tych drzwi, które są za nami, a okazało się, że tam jest tylko WC. Także jakbyście chcieli, to toalety tu są po prawej. Pałac Wielkich Mistrzów, w którym się znajdujemy, został zbudowany na miejscu antycznego Akropolis, który został zbudowany na cześć boga słońca Heliosa. To miejsce otwarte jest cały rok. Jest to imponująca, zabytkowa budowla w kształcie prostokątu, w którym znajduje się stała wystawa pokazująca dzieje Rodos od początku jego założenia do 1522 roku. Pałac był centrum dzielnicy rycerskiej, która jest dookoła nas, aż do roku 1522, kiedy Turcy przejęli władzę nad wyspą. Podczas panowania osmańskiego pałac został przekształcony na więzienie, a w XIX wieku został całkowicie zniszczony podczas przypadkowego wybuchu prochu, który został ukryty w sąsiednim kościele świętego Jana. Pałac odzyskał swą chwałę w czasach włoskiej okupacji, kiedy to postanowiono odbudować budowlę dla włoskiego króla tamtego czasu, Wiktor Emanuela III, a później dla Benito Mussoliniego, który tutaj jednak nigdy nie zawitał. Jeszcze wracając do biletów, to Wam powiem, tam możecie zobaczyć, jest wejście na mury obronne, gdzie właśnie byliśmy. Więc tak, kupuje się bilet za 10 euro lub za 8 euro online, żeby wejść do tego zamku. Jest wejście na trzy inne jeszcze obiekty, ale nie ma w tej cenie wejście na mury. Wejście na mury podobno się kupuje w tej samej kasie, kosztuje 3 euro od osoby i mury obronne mają 2 km długości, więc się przechodzi dookoła całego miasta. My nie będziemy szli, ale to jest dla Was taka informacja, że 3 euro, 2 km. Dymajcie dookoła miasta. Chodząc po
Starym Mieście Rodos widać dwa obiekty. Widać wieżę na mostku i widać wieżę z zegarem, właśnie tą. Do mostku jeszcze nie doszliśmy, nie wiem czy uda się tam wejść. Z tego co wiem, jest otwarty kilka dni w tygodniu, a do wieży z zegarem można wejść, bo tutaj jest bar. Dzieci wchodzą za darmo, a niestety dorośli muszą zapłacić, ale nie wiemy ile, bo jesteśmy tutaj. Dzisiaj jest czwartek, jest zamknięte. Jedynie tyle co wiemy, to wiemy, że w cenie biletu jest drink dla dorosłych. I update co do meczetu, że meczet jest niestety zamknięty, także dzisiaj tutaj też nie wejdziemy. No trudno, będę musiał chodzić w tej zbroi dalej po Starym Mieście. Chodząc po głównych ulicach Rodos, nie mogliśmy znaleźć miejsca, do którego chcieliśmy iść, bo okazuje się, że wszystkie te takie miejsca archeologiczne, do których będziemy szli, są z tyłu, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy na nie później. A teraz idziemy po ulicach Rodos, ale tych starych takich, bez sklepów. Głównymi ulicami jest tutaj dużo małych innych uliczek, które wydawałoby się wcale nie są uczęszczane przez turystów, ale przechodzi się taką małą uliczką kilkadziesiąt metrów i okazuje się, że za nią nagle się pokazuje jakiś wielki plac, taki jak na przykład tutaj, z następną dużą ilością knajp, restauracji, pubów, klubów i tak dalej. Bo tu też fotografowałem kiedyś. Także jest super, można chodzić i chodzić i chodzić. Jakby się tak chciało przejść wszystkie uliczki, to by dnia zabrakło na pewno. Okazuje się, że wszędzie można zostać oszukanym. Jak się wchodzi na stronę pałacu przez Google, to pokazuje, że oficjalna strona z biletami, to jest strona... O, Natalia się w***a. To jest strona Odyssey. No i tam jest strona, żeby kupić bilet trochę taniej, 8 funtów zamiast 10. I jest napisane, że jest combine bilet na wszystkie atrakcje, te same, które są tutaj, jak się kupuje bilet w kasie. Weszliśmy do pałacu, bilet był uznany, było bez problemu. Teraz przechodzimy na te inne atrakcje i nam powiedzieli, że niestety oni tych biletów nie honorują. Ja mówię, to co, zostaliśmy oszukani? Ona mówi, tak, to w sumie zostaliście oszukani. Także to jest po prostu jakaś bzdura. Także więc ogólnie na stronie, którą wam tu podlinkuję, która się podaje za oficjalną stronę, nie kupujcie absolutnie biletów, bo nie będziecie mieli wejścia do innych atrakcji. Do kościoła Lady jakieś coś tam, to był kościół? Tak. Weszliśmy, bo się tam kłóciliśmy, że tam możemy wejść. Weszliśmy i jest to wielkie pomieszczenie, ładne, ale ujęcie trzecie, finalne. Słuchajcie, niestety taki trochę niesmak na sam koniec, bo tak jak wam na początku tego filmu wspominaliśmy, że kupiliśmy tanie bilety online na wszystkie atrakcje, to się okazało, że nas trochę oszukali, bo jak się kupuje bilet w kasie, to kosztuje on 10 euro, tak jak wam mówiłem, i ma się wejście do tego pałacu mistrzów, ma się wejście jeszcze do muzeum i do jakiegoś tam kościoła, ogólnie do trzech innych lokalizacji jeszcze. A co się okazało, do pałacu weszliśmy tak, mieliśmy wejść i wszystko było pięknie, ładnie, potem pochodziliśmy sobie po mieście Rodos, coś tam zjedliśmy i na sam koniec chcieliśmy wejść do muzeum, najpierw do kościoła, to pani nam powiedziała, że niestety nie honoruje tego biletu, żebyśmy poszli do muzeum porozmawiać i nam wszystko wytłumaczą, a w muzeum panie tylko powiedziały, że nie honorują tego biletu. I niestety, no i one nie wiedzą, one nie mają systemu, one nie wiedzą, co to jest za strona, którą wam tu właśnie pokazuję na dole. Absolutnie nie kupujcie biletów z tamtej strony i że one na tym nic nie wiedzą. To ja im mówię, to znaczy co, że zostaliśmy oszukani i ukradziono od nas pieniądze. Tak, myślałem, że jakoś coś się z tym uda zrobić, a babka powiedziała, że tak, dokładnie i dziękuję, papa. A wejście do tego kościoła kosztowało dodatkowe 3 euro. Weszliśmy tam do środka, żeby tam się trochę pokłócić. Zobaczyliśmy, jak to tam w środku wygląda. Jest wielki, olbrzymi, kamienny pokój. Bardzo, bardzo duży taki kościół, ale nie ma ani ławek, ani ołtarza, nic takiego. Więc 3 euro nie opłaca się, chyba że jest bilet już właśnie całościowy. A muzeum jest architektoniczne? Archeologiczne. A muzeum jest archeologiczne, co nas też średnio tak interesuje. Was na pewno też, więc już nie chcieliśmy się tam pakować za następne 6 euro dodatkowe,
żeby tam wejść. Także jak już się kupi jeden bilet, to pewnie warto wejść, no bo dlaczego nie? Ale jak chcecie przyoszczędzić tak jak my i kupić bilet trochę taniej, to mimo to, że na stronie jest pokazane dokładnie, że w cenie tego biletu są też inne atrakcje, to jest to oszustwo i wejdziecie tylko i wyłącznie do pałacu. A teraz jedziemy jeszcze do sklepu na jakieś zakupy, bo się okazało, że Natalka ma niewystarczająco pieluch. I już słuchajcie, byliśmy w sklepie, kupiliśmy pieluchy. Byliśmy też w Designer Outlet, czyli takim designerskim sklepie, który był przedrożony i beznadziejny. Teraz jesteśmy już w miasteczku Faliraki i wjechaliśmy na samą górę tutaj wzniesienia po to, żeby tutaj zobaczyć kościółek. Idziemy do środka, pokażę wam, jak tutaj jest pięknie dookoła. Wjeżdża się naprawdę bardzo ostro pod górę. Ja pamiętam, jak tu mieszkałem i wjeżdżałem tutaj skuterkiem takim o pojemności 80 cm sześciennych, to ciężko było wjechać na górę, naprawdę ciężko. Samochodem już dużo łatwiej jest. Pamiętacie, jak kilka vlogów temu byliśmy na Anthony's Queen Bay? Właśnie pod nami znajduje się ta plaża. To jest Anthony's Queen Bay, a to jest Ladiko Bay. Czyli to jest jedna, dwie takie piękne plaże. Tutaj czasami podpływają też takie jachty, także jest naprawdę bardzo ładnie, zwłaszcza jak słońce wychodzi. W tej chwili mamy niestety chmury i jak pech, to pech. Byliśmy tu dwa razy, wjechaliśmy tu dwa razy, za pierwszym razem padało i w ogóle było bez sensu latać i wychodzić z auta. Teraz jest straszny wiatr, do tego stopnia, że dron mi po 400 metrów zgubił zasięg, a z drugiej strony akurat nie ma słońca i wszystko jest w cieniu, więc wygląda tak sobie. No nic, może następnym razem przyjedziemy na Rodos, to tu wdrapiemy się i znowu polatam. Co to małej się podoba? Maluszku? Jak tam kółeczka?